pomocy są tutaj ogromne. Wystawa przepiękna. Słuchajcie, mam niezwykłą przyjemność otworzyć wystawę pośmiertną naszej koleżanki Anny Tokarczyk. Wystawa jest przepiękna i pokazuje naprawdę ogrom jej prac i ogrom jej talentu. Ja tylko otwieram dzisiaj wystawę. Niech mówią ci, którzy ją bliżej znają. Jacek Limbo. Ja nie znałem, niestety nie znałem, no ale mam również ten zaszczyt, że mogę otwierać tę wystawę i przeczytam fragmenty tekstu, który do katalogu napisałem. Obrazy Ani Tokarczyk są gwałtowne, malowane nie tylko kontrastowymi barwami, ale i miękkimi różami, wybuchającymi czasami czerwienią, tak jak ten za nami. Pojawiają się też stonowane beże. Kompozycje Tokarczyk są mocne w wyrazie, ekspresyjne i drapieżne, a jednocześnie bardzo malarskie. Nie pozbawione wątków osobistych, groteski, ironii, na przykład wielka, groźna, różowa baba, archetyp kobiety matki. Wprowadza na smyczy dwa czerwone psy, czy lisopodobne stwory. Łapy jednego z nich przypominają bliskiego. Obrazy malowane jest szerokimi, dynamicznymi i szkicowymi pociągnięciami pędzla. Farba ścieka z podłoża. Na błękitnym obrazie idą wyraziste, jasne postaci. Człowiek psa z psem o ludzkich odnóżach. Na innym namalowana jest żółta baba z czarnym psem idącym na długich łapach. Jasny, smętny wilczur siedzi pod przedstawionym w takim samym kolorze sierpem księżyca, za którego wyłania się czerwień zorzy zakończona palcami na pigmentu. Czarna postać, czyli kleks, siedzi na łące, w tle żółte słońce, jak z rysunku dziecka. Maśnięte błękitne niebo, kreseczki zielonej trawy z czerwonymi to pieskiem i to myszy. Karta spełnienia wszystkich marzeń to scena z czerwienią i jaskrawym różem, eksplodującym kobiecopodobnym stworem. Z przestrzeń lecą różowe maskrowy krów, psa albo szczura. Scena przepełniona jest drwiną i szyderstwem. W graficznych kompozycjach dominuje człowiek, postać pierota, odraniony symbol ręki. Na jednej z prac wykonanych na celuloidzie dłoń palcem wskazującym wciska do dołu postać ludzką. Widzimy w tej samej pracy, zawarłą formą, ale i symboliczną treść, uogólnienie ludzkiego losu. Przy otwarciu na sztukę XX wieku w malarstwie i rysunkach Tokarczyk można zobaczyć się fascynacji Andrzejem Wróblewskim, Henry Matisse'em w grafice, Janem Lebensteinem, w grafice książkowej Włodzimierzem Majakowskim, a w pracach z modeliniem Pawłem Lukasem czy Juanem Miró odnaleźć fascynację sztuką dziecka. Twórczość Tokarczyk ma niepowtarzalne piętno osobowości autorki. Obok wielu jej prac nie można przejść obojętnie, tak silne jest oddziaływanie nie tylko zawartej ich anegdoty, ale przede wszystkim znaku plastycznego. Kochani, teraz oddaję głos pani kurator. Czy to nie pani wie na to czasem? Thank you.
piosenka była bardzo popularna i wszędzie rozbrzmiewała. Ania była podlotkiem, na skalarku była. I ta piosenka bardzo duże wrażenie na niej zrobiła. Pamiętam, że w tej naszej szarej rzeczywistości PRL-u wizja spadających z nieba gorących alówek, to ją fascynowało. Po prostu to prawie uwierzyło. I to była dziewczyna nieuznanej wyobraźni. Fascynacją, fascynowała się życiem, fascynowała się wszystkim. I była sama ona, w jej środku była sztuka. I to, co z siebie, że tak powiem, na zewnątrz pokazywała, to była właśnie ta sztuka, ale w tej sztuce też jest i ona. I jeżeli sobie popatrzymy na ścianę, to znajdziemy. Wszędzie jest Anka. Wracając do tej piosenki, do tych lat szkolnych, ona miała dwa marzenia. Była przystojną, piękną blondynką, chciała być brunetką. Chciała mieć rodzeństwo, była jedynaczką. Z włosami sobie poradziła łatwo. Większość tutaj osób znają jako czarną brunetkę. Natomiast ona była blondynką. A z rodzeństwem sobie nie poradziła w żaden sposób. I była samotna i osamotniona. Ale w szkole bardzo przywiązywała dużą uwagę do sportu. Była w reprezentacji szkoły. Jeździła na rozgrywki w piłce ręcznej, była kapitanem drużyny, także to było ważne, bo zespół jej zaufał, ona była koleżeńska, lojalna, pełna energii i radości życia, co już mówiłam. Takie były początki. Później życie przyniosło jej dużo kłopotów, przykrości, trudności i na koniec wielu dramatów. Niektóre te sprawy znajdziemy w obrazach i proszę właśnie skupić się na sztuce. W kręgach dobrze poinformowanych kapitan słyszę opinię, że Anna Tokarczyk była jedną z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszą, przedstawicielką nurtu zwanego nowicicy. Na ten temat myślę, że będziemy rozmawiać w piątek, bo wszystkich Państwa zainteresowanych zapraszam na panel dyskusyjny w piątek o godzinie 18 tutaj na sali wśród obrazów. Będziemy dyskutować i będziemy na temat twórczości Ani. Jeżeli chodzi o kompozycję wystawy, to właściwie jest czytelna. To jest sprawa, to jest dwa zachowane obrazy tylko z pracy dyplomowej. Jedna grafika. Tu są dwa zdjęcia z Akademii dokumentujące wystawę dyplomową. Dyplom był w 1979 roku. Esej, czyli ta część teoretyczna pracy jest tutaj zawieszona. Radzę poczytać, bo w tym tekście jest cała Anka. Jest jej portret i psychiczny, i sposób myślenia, i forma, i treść jest interesująca, bo jedno i drugie jest ważne. Bardzo ciekawe są te podsumowania. Ania miała bardzo cenne i trafne myśli na temat sztuki współczesnej. Robiła notatki. Ja widziałam te notatki, ale to gdzieś przepadło. Może się kiedyś odnajdzie, trudno odpowiedzieć. Będziemy próbować, ale nie wiem. Ale nie, chyba mi to nie jest potrzebne. Spojrzałam, że coś nam trafia. Ja patrzę, że ty tak na przykład mówisz, ale właśnie wszyscy słyszą i są bardzo skupieni. No to bardzo pięknie. Natomiast ta ściana pokazuje to, co nam się udało od wypożyczyć i znaleźć wśród osób prywatnych. Bo tylko znaleźliśmy. Tak, bo nie wszyscy będą skończyć. Dobrze. To są te prace właśnie, które udało nam się wytropić i mamy kontakt z właścicielami. I dziękuję wszystkim za pożyczenie, bo dziękuję właścicielom i faktowi, że właśnie zostały te prace pożyczone, mogliśmy zrobić wystawę. W kąciku telewizyjnym jest pokazane takie działanie, które Ania robiła w różnych kafejkach. To jest akurat, co to jest, dom, Staromiejski Dom Kultury, Wieczór Poezji. I ona robiła takie ulotne dekoracje na papierze, na kalce. I to właśnie, no, koncept
proporcja jest ważna, to co tam jest narysowane, a forma jest właśnie taka ulotna i taka chwilowa. Tu za Państwa plecami jest taki kącik fotografii niektórych nieodnalezionych prac. Na szczęście znaleźliśmy taki, no, taki właśnie album Ania zrobiła dokumentację części swoich prac i to są przefotografowane z tego niektóre prace i niektóre tylko przez nią skatalogowane. I to są te prace, których nie mamy. One były na pewno, ale są niedostępne. No i po tej drugiej stronie czarnej planszy są tylko zdjęcia z debiutu po tej stronie i także trzy malutkie szkice, mam wszędzie szkice na papierze, fotografowane, powiększone. Oryginały były trochę większe, a poza tym więcej było tych prac na debiucie, ja wszystkich nie odnalazłam. Życzę, aha, i chciałam na koniec, ale tu chciałam, nie wiem, czy są kieliszki już napełnione, czy nie, bo chciałam na koniec znieść teraz zapamięć o Ani Tokarczyk i teraz za to, żeby jej twórczość nie zaginęła. I żebyśmy mogli właśnie do tego wracać i oglądać jeszcze na jakichś innych wystawach czy zbiorach. Chciałam, także proszę, znieśmy ten teraz winem, sokiem, wodą mineralną. To tam na co ma wodę i pamiętajmy, nie zapomnijmy o twórczości tej wybitnej malarki, naszej koleżanki. Dziękuję, zapraszam. Informacji. Pierwszą wystawę indywidualną Anna Tokarczyk miała w Galerii Stowarzyszenia Historii Sztuki w 1985 roku. Obecna retrospektywna wystawa jej pracy w domu artysty ZAP na Mazowieckiej, znajdujący się w kolekcji chowywanych, w którym nigdy jednego wcześniej nie pokazywano, powinna przyczynić się do przybliżenia i rozpowszechnienia twórczości tej znakomitej, zapoznanej artysty, sprawić by zajęła należne jej miejsce w historii sztuki. Kochani, ja myślę w ten sposób, że ci artyści nasi, którzy odeszli, zawsze będą i są z nami, są w naszej pamięci i w naszych sercach. I także Ania jest też z nami dzisiaj tym. Pijemy za jej sztukę, za nią, bo sztuka jest wieczna. I to tutaj widzimy tak cudowną retrospektywę jej twórczości. Wspaniała wystawa. Jestem zaskoczona tym wieczu Wasilioru, bo zaczęła się tą wystawę tutaj. Zgromadziła fajne pracy. Muszę się powiedzieć, bardzo pięknie zaangażowana jest wystawa. To co mnie też bardzo cieszy. Także moje gratulacje. I kochani, dzisiaj jest to wieczór Pani i wieczór Joli. I kochani, Was wszystkich bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze teraz...